Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, napawa mnie rozpaczą, ponieważ doszło do niej nie dość, że na absolutnie niewinnej osobie, bardzo młodej, mającej przed sobą cały świat, to jeszcze została dokonana przez drugą osobę, zaufaną, która powinna zadbać o bezpieczeństwo swojej ukochanej i stawiać ją na pierwszym miejscu. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania sprawy Marty Bryły. Marta Bryła pochodziła z zamożnej krakowskiej rodziny. Razem ze swoimi rodzicami i rodzeństwem zamieszkiwała krakowskie Bronowice. Dom był położony na uboczu, wyglądał niemal jakby był umiejscowiony na wsi, a nie w mieście. Był tam taki spokój, wręcz sielanka, słychać było śpiew ptaków. No i można powiedzieć, że państwo Bryłowie zbudowali sobie taki swój azyl w krakowskich Bronowicach. Rodzina była bardzo religijna, nie tylko rodzice, ale również ich dzieci, w tym właśnie Marta, która bardzo często uczestniczyła czy to w mszy, czy to w różańcu, czy to w rekolekcjach i bardzo dużo czasu spędzała w kościele. Żyła życiem takiej normalnej nastolatki, normalnego dziecka z zamożnej rodziny i mam tu na myśli to, że z takich materialnych rzeczy Marcie niczego nie brakowało. I właśnie w takim wieku wczesnonastoletnim Marta w szkole poznała starszego od siebie, studenta UJ-u. Tego dnia była w szkole, dokładniej jeszcze w gimnazjum, no i nauczycielka oznajmiła swoim uczniom, że szykuje się wyjazd na narty, podczas którego dzieciaki będą mogły pojeździć na nartach, nauczyć się na nich jeździć, czy też udoskonalać swoje umiejętności. Miał być również instruktor, który miał zadbać o umiejętności uczniów. No i ten instruktor zawitał do szkoły, to on właśnie przedstawiał tą ofertę i nazywał się Marek. Był to młody chłopak, a właściwie to już mężczyzna z dobrze usytuowanej krakowskiej rodziny. Jego tata był biznesmenem, z kolei mama była lekarką, miał dwie siostry. I sprawił wrażenie takiego dobrze wychowanego, w miarę wysportowanego, miłego chłopaka. No i zrobił na Marcie bardzo dobre wrażenie. Był on studentem, tym samym był o wiele starszy od Marty, ponieważ dziewczyna w czasie poznania Marka miała najprawdopodobniej tylko 14 lat, więc była bardzo młoda. Ta różnica wieku, no myślę, że dziś wzbudziłaby trochę większe kontrowersje. Natomiast wtedy nie było to w otoczeniu Marty niczym aż tak bardzo szokującym, że wręcz, nie wiem, nieprzyzwoitym. Raczej to, że Marcie się spodobał ten student, a i on od razu polubił Martę, też mu się spodobała, raczej nie wywołało to jakiegoś szoku czy też oburzenia wśród ich najbliższych. Marta po tym, jak zobaczyła Marka, uznała, że no po prostu musi jechać na ten wyjazd w tę nartę. Dokładniej był on do Zakopanego i chciała lepiej podczas tego wyjazdu poznać Marka. Marta, gdy tylko wróciła do swojego domu, od razu opowiedziała rodzicom o tym, że taki obóz jest organizowany, że bardzo chce na niego jechać. Poprosiła swoich rodziców, aby kupili jej nartę, no i tak się stało, rodzice faktycznie Marcie te narty kupili, opłacili jej ten wyjazd i dziewczyna pojechała do Zakopanego na tenże obóz. Była tam, wyjazd minął przyjemnie, Marta na nic nie skarżyła, a wręcz była to dla niej taka ucieczka ze zgiełku miasta do gór, na pewno była dla niej bardzo relaksująca i miła. No i Marta wróciła do siebie, a kiedy to do siebie wróciła, do swojego domu, to zachowywała się troszkę inaczej. Jej rodzice zauważyli, że dziewczyna zaczęła bardzo często zamykać się sama w pokoju, rozmawiać z kimś szeptem przez telefon. No i najbliżsi Marty domyślili się, że dziewczyna najprawdopodobniej zauroczyła lub zakochała się w kimś właśnie na tym wyjeździe.
Rodzicom Marty zależało na tym, aby ich córka nie oddaliła się od nich. Zależało im na tym, aby cały czas być jak najbardziej obecnymi w życiu swojej córki. No i zapytali się jej, czy te ich domysły są prawdą, a Marta potwierdziła, powiedziała, że no tak, że mają rację i że zakochała się w kimś podczas tych ferii. Słysząc to, jej mama od razu zaproponowała, żeby ten chłopak, ten kawaler przyszedł do nich na kawę i żeby się po prostu poznali. No i tak się właśnie stało. Marek zawitał do krakowskich Bronowic, do domu państwa Bryłów. Tam zrobił na rodzicach dziewczyny całkiem dobre wrażenie. Co prawda był od niej sporo starszy, ale studiował bodajże chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydawał się być uprzejmy, wydawał się być sympatyczny. No, po prostu bardzo go polubili i zaczęli bardzo chętnie go do siebie zapraszać, czy to na jakieś rozmowy, czy to na kawę, czy to na obiad. Jedynym domownikiem, który nie zapałał do Marka jakąś szczególną sympatią, był pies państwa Bryłów, mianowicie ich pies, gdy tylko zobaczył Marka po raz pierwszy, ugryzł go w dłoń i no, zaznaczył tym samym, że niezbyt go polubił. Jednak wszyscy to zbagatelizowali i wciąż miło witali Marka w swoim domu. I to nie raz, ponieważ jego wizyty zaczęły być coraz częstsze. Gdy Marek przyjeżdżał do domu swojej, no można już powiedzieć, że dziewczyny, to spędzał u niej całkiem sporo czasu. I to nie było tak, że przychodził na kawę, na godzinę, na dwie. To nie było tak, że obejrzał serial i wrócił do siebie do domu. Tylko przesiadywał u Marty godzinami. Rodzice myśleli, że być może jest to spowodowane tym, że chłopak mieszkał no dość daleko, bo na krakowskich Czyżynach. O ile samochodem o porze, w której mieście nie ma korków, to podróż z jednej do drugiej dzielnicy trwa jakieś 15 minut, o tyle w godzinach szczytu albo przy podróży komunikacją miejską, no to faktycznie ta podróż już trwała trochę dłużej, była przez całkiem potężne korki i rodzice uznali, że skoro Marek już do nich przyjechał, no to nie opłaca mu się za szybko wracać do domu i z przyjemnością gościli go u siebie. Rodzicom Marty te wizyty Marka jakoś szczególnie nie przeszkadzały, ponieważ mieli całkiem duży dom, więc za bardzo na siebie w nim nie wpadali, a tym samym nikt nikomu nie przeszkadzał. No a dodatkowo, tak jak już mówiłam, zaakceptowali i polubili Marka. Byli też ludźmi bardzo mocno wierzącymi, i rodzice Marty gdzieś tam między sobą po cichu rozmawiali, że skoro Marta i Marek tak bardzo za sobą przepadają, że tyle czasu ze sobą spędzają, że on jest wykształcony, że jest miły, no to może Marek w przyszłości będzie ich zięciem. No, uważali, że jest to dość dobry materiał na zięcia. Jednak oczywiście nie teraz, zaraz rodzice Marty wiele razy podkreślali, że teraz najważniejsza dla Marty jest nauka, szkoła, wykształcenie, a na takie poważne związki dopiero przyjdzie czas. Związek Marty i Marka kwitł w najlepsze. Marta była niesamowicie zakochana w swoim chłopaku. Rodzinie wydawało się, że zresztą z wzajemnością była to taka piękna, pierwsza gimnazjalna miłość, przynajmniej tak wynika z opowieści bliskich Marty. No, ta różnica wieku była i jest kontrowersyjna, natomiast bliscy Marty, widząc ogromne zaangażowanie, szczęście swojej córki, po prostu zaakceptowali ten związek, no i kibicowali im. Taki stan rzeczy utrzymywał się 2 lata. Marek wciąż studiował, Marta zakończyła naukę w gimnazjum, rozpoczęła w liceum ogólnokształcącym i to nie w byle jakim, ponieważ umiejscowionym w no, praktycznie centrum Krakowa, czyli na ulicy Stradom, było to dokładniej Liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a związek rozwijał się, para była ze sobą coraz to i coraz to bliżej i pewnego wczesnowiosennego dnia Marta poczuła, że z jej ciałem jest coś nie tak. Miała nudności, wymiotowała i po zastanowieniu się, co może być powodem takiego stanu rzeczy, uświadomiła sobie, że mogła to być ciąża.
O swoim przeczuciu od razu napisała Markowi na gadu gadu. On ją trochę zbył, odpisał, że na pewno dziewczyna nie jest w żadnej ciąży, ponieważ Marek stwierdził, że uważał, właśnie takiego sformułowania użył. Nie spotkał się również z Martą, dzień po jej wiadomości wyjechał na zawody jeździeckie. Mężczyzny nie było 3 dni, podczas to których nie kontaktował się z Martą, chociaż wcześniej dzwonił do niej co parę godzin, raczej para miała ze sobą taki stały kontakt, a Marek spędzał dużo czasu w jej rodzinnym domu, SMS-ował, dzwonił, pisał, a tu nagle przez 3 dni była absolutnie cisza, jeszcze po takim komunikacie ze strony Marty, że no możliwe, że jest ona w ciąży. Po tych zawodach Marta bardzo stanowczo zażądała od Marka spotkania. W końcu sytuacja była bardzo poważna. Chodziło tutaj o nastoletnią ciążę. Poza tym Marta była nie dość, że z bardzo wierzącego domu, to jeszcze ona była niezwykle religijna, więc takie nieślubne dziecko na pewno wzbudzało w niej zdecydowane emocje i potrzebowała kogoś, kto będzie ją po prostu w tym wspierał. Zresztą czuła na pewno napięcie związane z tym, że nie ma z kim podzielić się swoimi obawami, chociaż mama Marty domyślała się, że coś jest na rzeczy, że córka dziwnie się zachowuje i nawet chciała z nią porozmawiać na ten temat, zapytać się, czy Marta przypadkiem nie jest w ciąży. Jednak postanowiła jeszcze chwilę z tą rozmową poczekać. Marek zgodził się na spotkanie z Martą. Co prawda najpierw twierdził, że nie ma czasu, że dzisiaj nie może, no ale w końcu się zgodził i umówili się, że Marek odbierze Martę po lekcjach ze szkoły. Umówili się na 3 kwietnia 2006 roku i faktycznie po lekcjach w liceum Marek przyjechał i zabrał Martę. Powiedział jej, że jadą do niego, tylko nie do jego domu, w którym mieszkał normalnie, a do takiego, w którym nikt miał nie mieszkać, no i dom miał stać pusty. Marek pod domem zaparkował tyłem, co jest dość istotne dla tej historii, ponieważ jego bagażnik był bardziej na uboczu, no i jacyś przypadkowi przechodnie nie za bardzo widzieli, co się wokół tego bagażnika dzieje. Marek wziął też na chwilę telefon Marty, wyjął z niego baterię i wszedł do domu przez garaż. Po drodze z liceum do tego domu kupił również test ciążowy i właśnie w tym domu, w którym wtedy przebywali, Marta zrobiła test ciążowy. W tym czasie Marek zaproponował jej, że coś ugotuje, miało to być kanapki albo jajecznica i w czasie, kiedy kroił coś w kuchni, z łazienki wyszła Marta. Powiedziała mu, że tak, że jest w ciąży. No i chwilę po tym wyznaniu Marta otrzymała 36 ciosów nożem. Została uderzona patelnią z taką siłą, że naczynie wygięło się w drugą stronę, a na sam koniec Marek uderzył ją jeszcze wałkiem do ciasta, tym samym ostatecznie uśmiercając Martę Bryłę. Dziewczyna w chwili śmierci miała jedynie 16 lat. Chodziła do liceum, była bardzo młoda i chwilę wcześniej dowiedziała się, że zaszła w ciążę ze swoim chłopakiem, którego zresztą bardzo kochała i niestety straciła życie właśnie z jego ręki. Po zabiciu Marty Marek umył podłogę, posprzątał, umył nóż, patelnię, wałek, w miarę możliwości wyprostował nóż i patelnię kombinerkami. Następnie Marek schował ciało Marty do worka, zawinął ten worek w dywan oraz zaniósł go do swojego bagażnika samochodu. W tym czasie kolega Marka poprosił go, żeby razem z nim pojechał do kilku sklepów, ponieważ jego kolega chciał kupić pralkę. No i żeby razem z nim pojeździł po tych sklepach, sprawdził, która ma najatrakcyjniejszą cenę i wydaje się być najlepszym wyborem. No i Marek zgodził się i jechał po krakowskich ulicach razem z ciałem Marty w bagażniku. Podczas odwiedzania tych różnych sklepów z tymi pralkami, podczas jazdy samochodem, Marek dzwonił do rodziców Marty. Mówił, że nie ma z nią kontaktu.
Pytał, czy Marta wróciła do domu, czy wiedzą, co się z nią dzieje, i poprosił, żeby rodzice Marty przekazali córce, że dzwonił. Po odwiezieniu kolegi i nowo kupionej pralki, Marek nie wrócił do siebie, pojechał nad zbiornik wodny obok Wieliczki i wrzucił do niego obciążone ciało Marty. Nie był to przypadkowy zbiornik wodny. Marek dobrze przemyślał to, co robi, gdzie to ciało porzuci, i stwierdził, że to konkretne miejsce będzie najlepszym pomysłem, ponieważ wiedział, że za jakiś czas miejsce to ma zostać zasypane. A wiedział to stąd, że był bardzo blisko z córką mężczyzny, który był odpowiedzialny za ten plan budowlany, a dokładniej ta dziewczyna była jego partnerką. Marek oprócz Marty spotykał się z jeszcze jedną kobietą, swoją rówieśniczką Moniką. I to właśnie w domu rodzinnym Moniki Marek zamordował Martę. Tym samym okłamał nastolatkę. Wcale nie zawiózł jej do żadnego swojego drugiego domu, tylko do domu swojej drugiej dziewczyny, a mało tego, tak naprawdę narzeczonej, ponieważ ku smutkowi mamy Moniki para zaręczyła się. Mówię to dlatego, ponieważ mama Moniki nie miała najlepszego zdania o Marku, wręcz go nie lubiła i zdecydowanie wolała innego chłopaka dla swojej córki. Przeszkadzało jej, że Marek przysiaduje u nich w domu długimi godzinami, że się tak zwanie panoszy w ich domu, nawet gdy nikogo innego właśnie w tym domu nie było. Dodatkowo mama Moniki uważała, że Marek wykorzystuje jej córkę. Para chodziła razem na ten sam kierunek studiów, na tej samej uczelni, i Monika miała non-stop udostępniać Markowi swoje notatki, pisać mu eseje, wpisywać go na listę obecności. Zresztą wydawał się on być nieszczery, ponieważ często opowiadał jakieś niestworzone historie, w które mama Moniki absolutnie nie wierzyła. No, krótko mówiąc, nie lubiła Marka. Chciała, żeby jej córka związała się z kimś bardziej pracowitym, mniej infantylnym. No, ale to nie była jej decyzja, tylko Moniki, a Monika była w Marku zakochana i chciała zostać jego żoną. Marek więc pomieszkiwał tu u siebie, tu u Moniki, tu u Martę. Trochę czasu spędził z jedną, trochę z drugą. Obie dziewczyny pochodziły z dobrze usytuowanych rodzin, dość zamożnych, więc Markowi zdecydowanie żyło się wygodnie tak na dwa domy. Dziewczyny oczywiście nie miały o sobie pojęcia, a gdy Marek był u Marty, to Monice mówił, że spotyka się z kolegami z liceum, z którymi to nie miał kontaktu tak naprawdę od lat. I to właśnie przebywając w domu Moniki, Marek podsłuchał o nowym projekcie budowlanym jej taty, który miał w planach zasypać zalew w ciągu następnych tygodni. Marek pozbył się ciała właśnie w tym zalewie koło Wieliczki, a poszukiwania Marty w tym czasie zaczęły nabierać na sile. Dziewczyna naturalnie nie wróciła do domu po lekcjach. Nie pojawiła się również na wieczornych rekolekcjach, na których to była obecna praktycznie zawsze, więc bardzo to zdziwiło proboszcza, który postanowił zadzwonić do rodziców Marty i zapytać się, czy z dziewczyną wszystko w porządku. A ten telefon bardzo zaniepokoił jej rodziców, ponieważ ta Marta wcześniej nie wróciła do domu, ale mogła gdzieś pójść z koleżankami po lekcjach. Nie wrócić do domu bezpośrednio po lekcjach, tylko pojechać od razu na rekolekcje. No a tego nie zrobiła. Nie było jej też z Markiem, który przecież też dzwonił, pytał o swoją dziewczynę, a ona sama nie odbierała telefonu. I rodzina zaczęła poważnie się martwić i niemal od razu pomyśleli o tym, że ktoś się po prostu porwał, najprawdopodobniej dla okupu. Jednak żadna wiadomość o okupie nie przychodziła. Rodzice Marty, zamartwiając się, pomyśleli, że być może dziewczyna faktycznie zaszła w tą ciążę, którą wcześniej podejrzewali, i uciekła. No i zadzwonili z tymi domysłami do Marka, który zdecydowanie im zaprzeczył i zaoferował pomoc w poszukiwaniu dziewczyny. Razem z tatą Marty wywieszał plakaty, okazywał im wsparcie, pomagał,
no można powiedzieć, że zachowywał się no bardzo dobrze jak na chłopaka zaginionej dziewczyny. Zresztą wizerunek Marty był dosłownie wszędzie. Plakaty były na słupach, były w tramwajach. Niestety policja na samym początku zbagatelizowała zaginięcie Marty. Twierdzili, że jej rodzice przesadzają, że na pewno zaraz dziewczyna wróci. Jednak nie wróciła i dopiero wtedy policja zaczęła działać. Przesłuchano wszystkie koleżanki i kolegów dziewczyny. Na poważnie w końcu wzięto jej zaginięcie i rozpoczęto dokładne poszukiwania. 4 kwietnia, czyli następnego dnia po morderstwie Marty, Marek razem z Moniką wybrał się na zajęcia i wtedy opowiedział jej o tym, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Powiedział jej, że spotkał się z Martą oraz ze swoimi kolegami ze studiów. Marta miała być dziewczyną jednego z tych kolegów. No i no, naturalnie nie przyznał się, że Marta była jego drugą dziewczyną. Powiedział, że była to partnerka jednego z jego kolegów z licealnych lat i że podczas tego spotkania przyznała się do tego, że jest z nim w ciąży. A kolega na tą wiadomość miał zareagować szałem i zabić Martę. Przyznał się, gdzie porzucili ciało, a kilka dni później zmienił wersję zdarzeń i oznajmił Monice, że to on zamordował nastolatkę. Monika z tą wiedzą nie zrobiła nic. Nikomu o tym nie powiedziała. Jedyne, co zrobiła, to gwałtownie zerwała wszelkie kontakty z Markiem. Zerwała z nim jako z jej chłopakiem i poinformowała swojego profesora, że nie będzie robiła z Markiem wspólnego projektu. Profesor pytał się, skąd taka decyzja, a Monika wówczas popłakała się. Była roztrzęsiona i jak najszybciej chciała się odciąć od swojego byłego już chłopaka oraz od całej sprawy zaginięcia Marty. W tym czasie akcja poszukiwawcza Marty trwała i nabierała na sile. I w końcu, po 24 dniach, ciało dziewczyny zostało odnalezione przez przypadkowego rybaka w okolicach Wieliczki, w tym samym zbiorniku, w którym zostało porzucone. Rybak od razu zadzwonił na numer alarmowy, ciało Marty zostało wyłonione, poddano je sekcji zwłok i wówczas wyszło, że nastolatka była w ciąży. Ciało było tak zmasakrowane i już zniszczone w związku z długim przebywaniem w wodzie, że niemal nikt jej nie rozpoznał. Dwukrotnie wykonano badania DNA, aby mieć pewność, że znalezione ciało to na pewno ciało Marty. Mniej więcej w tym czasie do domu państwa Bryłów przyszedł list teoretycznie od Marty. Dziewczyna miała napisać swojej rodzinie, że jej nie rozumieją i z tego też powodu postanowiła uciec z domu. Nikt jednak nie wziął tego listu na poważnie, ponieważ styl pisma był zupełnie inny niż ten, który miała Marta. Zresztą no jej ciało zostało właśnie znalezione, do tego w ciąży. A Marek wciąż stanowczo zaprzeczał temu, że Marta mogła być z nim w ciąży. Powiedział, że to prawda, spał z Martą, ale tylko raz i to dawno temu. I skoro Marta tuż przed śmiercią była w ciąży, to pewnie z takim Szymonem z Zakopanego, którego poznała podczas wyjazdu na narty do Austrii. Marek powiedział też, że on właściwie to już od jakiegoś czasu nie jest w związku z Martą, że zerwali ze sobą jakiś czas po jej wyjeździe właśnie do Austrii na narty, czyli tak z miesiąc, dwa, może trzy. I oczywiście wszystko to było kłamstwem. Sprawdzono telefon Marka. Do dnia zaginięcia Marty między tą dwójką było wiele wymienionych wiadomości, telefonów. Odtworzono również rozmowę Marka, tym razem z Moniką, podczas to której dziewczyna powiedziała swojemu narzeczonemu, że wydaje jej się, że ją zdradza. I czy jest to prawda, że zdradza ją z jakąś licealistką, z jakąś Martą.
Chciała wiedzieć, co Marek ma jej na ten temat do powiedzenia, jednak Marek wszystkiemu zaprzeczał. Uspokajał Monikę, która w ogóle w trakcie tej rozmowy groziła mu zerwaniem. Jednak Markowi udało się przekonać Monikę do swojej racji. Rozmowa trwała bardzo długo, wręcz całą noc. No i na sam koniec Marek oznajmił swojej dziewczynie, że nie idzie na poranne zajęcia, no bo nie wyśpi się. No i woli trochę dłużej pospać, na co Monika odpowiedziała, że oczywiście, że na to rozumie i że wpisze go na listę obecności, ponieważ ona sama mimo tej późnej pory wybierała się na poranne zajęcia. Rozmowa miała miejsce noc przed morderstwem Marty. Następnego dnia przed 11 rano Marek napisał do Moniki, że dzień spędzi u niej w domu, będzie się tam uczył w jej pokoju do egzaminu i do domu wejdzie przez garaż. Tego popołudnia dom Moniki miał stać pusty, więc mógł tak naprawdę robić tam co chce. No i tego dnia przyjechał do domu Moniki razem z Martą. W domu Moniki doszło do morderstwa. Policja znalazła również krew Marty. I gdy sytuacja Marka była już kryzysowa, to mężczyzna przyznał się do przyczynienia się do śmierci Marty, ale twierdził, że nie zabił jej. Marek podczas przesłuchania przyznał się, że wcześniej kłamał, że tak naprawdę cały czas miał kontakt z Martą, zresztą bardzo bliski, ponieważ to właśnie z nim dziewczyna była w ciąży i tego dnia robiła test ciążowy. W tym czasie Marek przygotowywał posiłek w kuchni i gdy trzymał nóż, to Marta w histerii wyszła z łazienki. Zaczęła panikować, krzyczeć, że jest w ciąży, że ona nie wie, co ma robić. Wpadła w jakiś szał i według relacji Marka w tej histerii miała sama nadziać się na trzymany w jego ręku nóż lub według innej relacji. Zdenerwowana Marta miała na niego napierać tak bardzo, aż w końcu stracił równowagę, wywrócił się, Marta również, i wpadła centralnie na ten nóż w taki sposób, że zatopił się w jej szyi. Marta miała bardzo krwawić, a Marek stwierdził, że dziewczyna zaraz umrze i że umrze w wielkich cierpieniach. I aby temu zapobiec, zamiast zadzwonić na pogotowie, stwierdził, że ją dobije. Uderzył ją patelnią w celu ogłuszenia jej, a następnie w celu ostatecznego dobicia zadał 36 ciosów i uderzył ją wałkiem. Marek powiedział, że nie zadzwonił po pogotowie i nie poinformował nikogo o tym, co wydarzyło się tego dnia w domu Moniki, ponieważ był pewien, że nikt mu nie uwierzy i że wezmą go za mordercę. No i w sumie można powiedzieć, że Marek nie za bardzo się mylił, ponieważ prokuratura i policja absolutnie nie uwierzyła w to, że Marta zginęła przypadkiem. Okazało się bowiem, że w bagażniku samochodu Marka był przygotowany sznur, worek, kanistra, no cały zestaw do pozbycia się zwłok. Poza tym zawiózł Martę do pustego domu, dodatkowo do pustego domu swojej drugiej dziewczyny, tak aby nikt ich nie zobaczył. Wyjął wcześniej baterię z jej telefonu, tak żeby przypadkiem nikt do niej nie zadzwonił i nie namierzył telefonu. To wszystko nie sprzyjało Markowi, który przecież jeśli chciał ją tylko dobić, to nie zadawałby jej 36 ciosów nożem. Raczej ukróciłby jej męki o wiele szybciej. Jednak no, Marek twierdzi, że nie wiedział do końca, co robi, i nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego w taki sposób chciał ukrócić cierpienie Marty. Już na następnym przesłuchaniu Marek odwołał wszystkie swoje zeznania. Powiedział, że tak naprawdę opowiedział śledczym swój sen i nie ma pojęcia, co stało się tego tragicznego dnia i nie jest w stanie skonstruować jakichś konkretnych zeznań, ponieważ, tak jak mówię, nic z tego dnia nie pamięta. Policja dowiedziała się, że Monika o wszystkim wiedziała.
że co prawda nie uczestniczyła w morderstwie, nie uczestniczyła w porzucaniu zwłok, jednak gdy dowiedziała się wszystkiego już po morderstwie, nie poszła z tym na policję, a wszystko zachowała dla siebie i tym samym popełniła przestępstwo. Całą tą sprawę Monika przeżyła tragicznie. Otrzymała wyrok w zawieszeniu, przerwała studia i podjęła leczenie psychiatryczne oraz chciała jak najbardziej odciąć się od Marka, od morderstwa Marty i całego śledztwa. Studenci UJ-u, którzy mieli sposobność chodzić z Markiem na jedne zajęcia, byli w szoku. Co prawda po zaginięciu Marty Marek zrobił sobie krótką przerwę, jednak później dalej normalnie studiował, jak gdyby nigdy nic. Zresztą sprawiał wrażenie naprawdę normalnego chłopaka. Wyglądał niepozornie, zachowywał się też normalnie, był raczej takim spokojnym, pewnym siebie chłopakiem. Nie wyróżniał się specjalnie niczym. A poza tym, no, jego kolegom wydawało się nierealne, że ich znajomy z roku, z którym chodzili na wykłady, z którym rozmawiali na przerwach, nagle zamiast na korytarzu na uniwersytecie pojawiał się w prasie, w telewizji z cenzurą na twarzy. Pojawiały się również nagłówki, że zabił jakąś nastolatkę, a dosłownie parę dni wcześniej pisał z nimi egzamin. No, wydawało się to być całkowicie nierealne. Podobne reakcje miały miejsce w liceum Marty, w którym to nastąpiła żałoba za dziewczyną, a szkoła zapewniła opiekę psychologiczną uczniom, którzy tego potrzebowali. Dyrektorka szkoły powiedziała również, że jest to dla nich szczególnie skomplikowane, ponieważ Marek wcześniej też uczył się w tej szkole. W opinii śledczych przebieg zdarzeń z 3 kwietnia 2006 roku był zupełnie inny od tego, co powiedział Marek. Po nocnej konfrontacji z Moniką i wizji ciąży Marty, Marek uznał, że jeżeli Marta faktycznie będzie w tej ciąży, to pozbawi ją życia. Jeśli nie, to możliwe, że po prostu by z nią zerwał, ponieważ Monika wydawała mu się być bardziej odpowiednią kandydatką na żonę. I to właśnie z nią chciał spędzić życie, a wiedział, że Monika na pewno go zostawi, jak tylko dowie się o ciąży. Wiedział też, że Marta, a już na pewno jej rodzina, nie zgodzą się na aborcję. Tym samym miał przygotować się do morderstwa, wybrać miejsce porzucenia zwłok, przygotować worek na ciało, sznur, kanistr do obciążenia ciała, zorganizować miejsce, w którym bez świadków będzie mógł zabić Martę. Gdy okazało się, że Marta jest w ciąży, Marek zaatakował ją, zadając 36 ciosów nożem, dobił ją patelnią i wałkiem, a następnie szybko posprzątał miejsce zbrodni i pozbył się ciała. Później bez problemu udawał zaangażowanie w poszukiwanie Marty. Ruszył proces przeciwko Markowi K. o morderstwo Marty. Groziło mu dożywocie, czego zresztą żądał prokurator oraz oskarżyciel posiłkowy, czyli tata Marty. Podczas procesu osoby nieprzychylne Markowi wypominały mu to, że prowadził podwójne życie, że na swoje partnerki patrzył pod kątem korzyści, jakie może mu przynieść związek z nimi, a nie jako na osoby, które kocha i którym chce się oddać. Marek w sądzie przyznał się do tego, że Marta robiła przy nim test ciążowy, że zawiózł ją do domu Dominiki, jednak twierdził, że całą śmierć Marty pamięta jak przez mgłę, i absolutnie nie planował morderstwa swojej partnerki. Wręcz powiedział, że oddałby za nią życie. A całe przesłuchanie i protokół były dla niego krzywdzące, ponieważ nie zanotowano jego uwagi, że ma wrażenie, że to, co opowiada, to tylko sen. Opowiedział też, że gdy podpisywał zeznania, to tak naprawdę nie wiedział, co jest w nich napisane, a śledczy powiedzieli mu, żeby powiedział tak naprawdę cokolwiek, byleby to było spójne. Marek podkreślał również swoje wyrzuty sumienia, to, że bardzo kochał Martę, że nigdy nie chciał jej skrzywdzić i że każdego dnia żałuje tego, co się stało, jeszcze bardziej. Podczas rozprawy Marek miał opierać swoją głowę o blat na salę, wchodził zgięty w pół, ukrywał swoją twarz.
Podczas procesów omdlał, jednak no nie było to prawdziwe omdlenie. Lekarze jednoznacznie stwierdzili, że mężczyzna udaje, co zresztą pogrążyło go jeszcze bardziej, ponieważ w jakimś stopniu potwierdziło opinię biegłych. Abiegli uznali Marka K. za osobę z bardzo niską samooceną i to właśnie miało być powodem, przez które tworzył on inny obraz swojej osoby niż był w rzeczywistości. Miał dwie dziewczyny, korzystał z ich majątku. Aby zaimponować ludziom naokoło, opowiadał historie, które kompletnie nie miały miejsca. Na przykład, że był w Ameryce Południowej i że przeżył tam fantastyczne przygody. Bardzo często kłamał, a udawane omdlenia wydawały się być tego idealnym przykładem. A dodatkowo, według biegłych, był inteligentnym człowiekiem. Umiałby sam zaplanować zbrodnie. Poza tym nie miał empatii, więc nie miał problemu, żeby okłamywać ludzi wokół siebie. Dodatkowo biegli potwierdzili stanowisko matki Moniki, która uważała Marka za infantylnego i stwierdzili u niego dużą niedojrzałość emocjonalną. Biegli uznali Marka za osobę w pełni władz umysłowych w chwili dokonywania morderstwa. Jednak obrońca wniósł o późniejsze badania dotyczące chociażby mózgu oskarżonego. Prokurator i oskarżyciel posiłkowy, którym był tata Marta, podczas procesu wnosili o dożywocie za morderstwo z pełną premedytacją i szczególnym okrucieństwem. Prokurator podkreślał, że Marek doskonale wiedział, co robi. Zawiózł Martę do miejsca, w którym będą sami. Specjalnie zaparkował tyłem samochód. Wyjął baterię z jej telefonu. Później dopytywał się znajomych, czy taki telefon bez baterii można namierzyć. Przygotował przedmioty, które pomogą mu w pozbyciu się zwłok. Zdjął spodnie tak, aby nie zakrwawić ich podczas mordowania Marty. Od razu zaczął sprzątać, sprawdził również jej puls, pozbył się zwłok. Starał się zdobyć alibi, przychylność rodziców Marty. Sam do niej wydzwaniał, a przecież doskonale wiedział, że Marta nie odbierze. Oskarżyciele powołali się również na przed chwilą przedstawioną wam opinię biegłych, która w bardzo złym świetle przedstawiała Marka jako osobę nieinteresującą się innymi osobami, innymi ludźmi, jako egoistę, dla którego on sam był absolutnie najważniejszy. I skoro Marta przeszkadzała mu w zrealizowaniu planu ożenienia się z Moniką, to po prostu postanowił ją zabić. Poza tym nie był gotowy na dziecko. Nie chciał zostać ojcem, a zbrodni dokonał w sposób brutalny i okrutny. Prokurator powołał się również na słowa Moniki, która opowiedziała o swojej relacji z Markiem. Relacjonowała, że chłopak non-stop wykorzystywał ją, czuła się tak, jakby mu usługiwała. Prokurator poniekąd wyśmiał też słowa obrońcy chwalące zachowania Marka w więzieniu. Mianowicie według współwięźniów, osób, które obserwowały Marka w więzieniu, zachowywał się on bardzo dobrze. Nie grypsował, sprzątał, ścielał ze sobą łóżko, nie wdawał się w konflikty. Jednak prokurator odbił ten argument w taki sposób, że ofiara, czyli Marta, też najprawdopodobniej otrzymałaby pozytywną opinię w takim miejscu. I prokurator stwierdził, że Marek w rzeczywistości jest cyniczny, zimny i skrupulatny i wszystko, co robi, jest tylko po to, aby otrzymać mniejszy wyrok. Tymczasem obrońca wnosił o możliwie jak najniższy wyrok. Uzasadniał swoje stanowisko minionym czasem, dojrzałością, którą oskarżony nabył w arefcie oraz wyrażoną skruchą. Obrońca twierdził też, że jeśli zbrodnia byłaby zaplanowana, to Marek nie zaparkowałby tyłem, tylko po prostu wjechałby do garażu, tak żeby na pewno nikt go nie zobaczył jako zwłoki Marty. I też nie jeździłby z tym ciałem przez pół Krakowa, tylko jak najszybciej pozbył się go. Dodatkowo obrońca uważał, że gdyby Marek faktycznie chciał zamordować Martę, to zadałby jej jeden śmiertelny cios zamiast 36 i że nie miał tak naprawdę żadnego motywu, żeby faktycznie zabić Martę, ponieważ kochał ją, a z Moniką miał mieć w planach zerwać. Obrona absolutnie nie zgadzała się z opinią prokuratury, że zbrodnia była dokonana z wściekłości, czy też bezsilności, a z paniki.
obie strony powołały się na opinię Zakładu Medycyny Sądowej, według której Marta w chwili śmierci miała mieć założone na piersi ręce w obronnym geście. Oskarżyciel od razu powiedział, że osoba, która przewraca się albo kogoś atakuje, ma rozpostarte ręce w formie asekuracji, więc jest to dowód na to, że Marta była osobą atakowaną, a nie atakującą i nie mogła się przewrócić w tak tragiczny sposób. Natomiast obrona twierdziła, że to prawda, że najczęściej osoby wywracające się, upadające mają rozpostarte ręce, ale nie jest to jakaś sztywna zasada i możliwym jest, że Marta upadając miała ręce przy piersiach. Pierwszy proces miał miejsce w 2008 roku. Marek został wówczas skazany na 25 lat pozbawienia wolności za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem i szczególnie potępione, ponieważ zostało one dokonane na osobie ciężarnej. Prokurator i obrońca odwołali się od tej decyzji, jednak wyrok został utrzymany. Wyrok w końcu uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia w końcu w 2013 roku, czyli 7 lat po morderstwie Marty. Marek K. został ostatecznie skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Kasację oddalono i Marek wciąż jest w więzieniu. Sąd uznał, że morderstwo Marty było brutalne, jednak nie było z premedytacją, z czym nie zgadzał się tata Marty, który zdecydowanie twierdził, że zbrodnia była jak najbardziej zaplanowana. Plan nie dość, że powiódł się, to jeszcze Marek miał wciąż prowadzić swoją grę, udając teatralnie skruchę. Tata Marty nie był zadowolony z wyroku. Twierdził, że nie życzy Markowi śmierci, ale jedynym sprawiedliwym wyrokiem w tej sytuacji byłoby dożywocie. Podkreślił, że nie zależy mu na zemście, na krzywdzie Marka, a chce jedynie, aby ten człowiek nawrócił się i wykazał szczerą skruchę nad swoim zachowaniem. Ponieważ tata Marty nie wierzył absolutnie w skruchę Marka, którą zaprezentował na wokandzie sądowej i stwierdził, że jedynym akceptowalnym wyrazem skruchy byłoby powiedzenie, że celowo zabił jego córkę. W domu państwa Bryłów nie ma zbyt wielu zdjęć Marty. Wręcz według jednego z dziennikarzy na widoku znajduje się tylko jedno zdjęcie, gdy dziewczyna miała około 14 lat, gdy była na wakacjach. I jej rodzice tłumaczą to tym, że nawet oglądanie zdjęć ich córki jest dla nich zbyt bolesne. Rodzice postanowili o niczym nie informować babcie Marty przez kilka miesięcy, tak aby nie pogorszyć jej stanu zdrowia. Natomiast wujek Marty zmarł niedługo po znalezieniu zwłok dziewczyny, a jej rodzice twierdzą, że po prostu pękło mu serce z żalu za Martą. Rodzice dziewczyny mówią również, że są dumni ze swojej córki, że nie chciała dokonać aborcji, ponieważ ich zdaniem aborcja jest czymś bardzo złym, zresztą bardzo emocjonalnie podchodzą do ciąży Marty i w ogóle do sugerowania możliwości dokonania aborcji przez Martę, ponieważ są osobami bardzo mocno wierzącymi. Podkreślają też, że łatwiej jest być bliskim ofiary niż sprawcy. Mama Marty opowiada również sytuację, że pewnego dnia podczas modlitwy w kościele na krakowskich Łagiewnikach spotkała siostrę Marka i kobiety we dwie zmówiły modlitwę, obie modląc się w intencji swoich bliskich. Mama Marty twierdzi, że tragedia, która miała miejsce, dotknęła nie tylko jednej rodziny. I w ramach okazania solidarności siostrze Marka wręczyła jej drewnianą owieczkę w prezencie. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.